Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Kilka dni temu miała miejsce premiera niesamowitej, oczekiwanej gry Dying Light Techlandu. Natomiast wydawca już od dłuższego czasu zapowiadał naprawdę wysokie wymagania sprzętowe gry. Jak wiemy, gra nie ukazała się na Xboxa 360, na PlayStation 3, tylko na konsole najnowszej generacji, czyli Xbox One oraz PS4. Jak jest naprawdę, zobaczycie w tym filmie. Mój komputer jest sporo słabszy od tego zalecanego przez wydawcę, dlatego zobaczycie, że faktycznie grę można uruchomić i pograć na niższych ustawieniach, nawet na komputerze słabszym. Natomiast jak to w praktyce wygląda, zobaczycie oglądając ten film. Ile da się wycisnąć Dying Light na słabszych maszynach. Zapraszam was do oglądania. Ok, moi drodzy, rozpoczynamy. W prawym górnym rogu widzicie ilość klatek na sekundę, w tej chwili 43 klatki. Ja wam szybko pokażę ustawienia, grafika i mamy najlepszą wydajność, czyli standardowe takie ustawienie. Rozdzielczość Full HD, średnia jakość tekstur, pozostałe opcje na niską i wyłączone takie dodatkowe ulepszenia graficzne, anti-aliasing, rozmycia, głębia ostrości, czyli wszystko, co może spowolnić grę na słabszych komputerach. No i dobrze, wznawiamy. No i dobrze, jesteśmy w grze. Gra pokazuje tak w porywach do 30 paru klatek. Jeśli chodzi o płynność, no to już czuć, że nie jest ona taka, jak powinna być. Próbujemy troszeczkę sobie tutaj pohasać. Przez chwilę miałem 46 klatek, ale to chyba naprawdę chwilowe. Przy okazji powiem wam, że gra jest naprawdę fajna, polecam, ale niestety jak ktoś ma starszy komputer, no to gra nie będzie tak przyjemna, jakby mogła być, właśnie przez te wysokie wymagania sprzętowe, niestety. I zobaczcie, w tej chwili mamy nawet 55 klatek, tak więc przy sprzyjających wiatrach gra potrafi w miarę płynnie chodzić na takim dość już leciwym komputerze jak mój. I bez tych wszystkich specjalnych efektów graficznych można sobie pograć. A teraz zmienię na wyższe ustawienia i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz bierzemy tryb zrównoważony, gdzie mamy już średnią jakość tekstur i cieni i powłączane te specjalne efekty. Tak więc akceptujemy te ustawienia i wracamy do gry. No i cóż, moi drodzy, na pierwszy rzut oka widać, że gra wygląda ładniej, mamy lepsze oświetlenie, te wszystkie efekty, rozmycie tła. Natomiast klatki, no 20, 25, 27, ale po prostu czuć, że ta płynność już spadła. Da się jeszcze pograć, natomiast nie odczuwamy tego komfortu i pewnie przy jakiejś większej akcji może być kiepsko. Ups. O, fajna pułapka swoją drogą. Natomiast widzicie, że te klatki to w okolicach 30, tak więc nie ma pełnego komfortu, jeśli chodzi o płynność. Natomiast gramy na takich średnich ustawieniach w rozdzielczości Full HD, więc myślę, że mimo wszystko nie ma jakiejś wielkiej tragedii. Natomiast na tych niższych ustawieniach gra się zdecydowanie płynniej, więc jeśli macie słabszy komputer, to
jednak polecam zrezygnować z tych usprawnień graficznych na koszt bardziej płynnej animacji w grze, ogólnie płynności całej gry. No, momentami spada do 15 klatek, więc to już jest poniżej takiej wartości przyzwoitego grania. I zrobimy jeszcze szybciutki test na maksymalnych ustawieniach, ale to pewnie już będzie bardziej pokaz klatek. Włączam grę. Ok, ponownie grafika. Dajemy sobie najlepszą jakość. Rozdzielczość ta sama, tekstury wszystko na wysokie. Efekty są już powłączane, więc to zostaje bez zmian. Już widzimy, że samo menu zwolniło dość mocno, ale zobaczymy. I moi drodzy, wysokie ustawienia, masakra. Widzicie, jak to wszystko chodzi. W porywach do 12 klatek. Nawet skok wydaje się być spowolniony w tempie. O, zombiaki chodzą podklatkowo. Animacja szarpie, jest nierówna, więc na wysokich sobie na pewno nie pogramy na tego typu sprzęcie. Teraz spróbuję jeszcze dla Was jednego ustawienia. O, proszę, nawet się nie udało złapać. O, udało się. Dobrze, wyłączamy grę, próbujemy jeszcze jednego ustawienia. Spróbujemy sobie jeszcze jednej rzeczy, średnie wartości. Natomiast obniżyłem rozdzielczość do 1280x1024. Zobaczymy teraz, ile będzie klatek w grze. Moi drodzy, gramy w tej chwili na monitorze Full HD, w rozdzielczości HD, co niestety nie wygląda dobrze. Natomiast jeśli chodzi o ilość klatek, to jest troszeczkę lepiej. Gra na tych średnich jest trochę płynniejsza. Tak więc moim zdaniem macie do wyboru albo grać na Full HD, czyli natywnej rozdzielczości monitorów takich nowszych i cieszyć się płynnością przy tych niższych ustawieniach grafiki, lub ustawić sobie średnie ustawienia graficzne z tymi efektami rozmycia, oświetlenia i tak dalej. Natomiast zmniejszyć rozdzielczość, która moim zdaniem no, nie wygląda tak jak trzeba na takich monitorach. Więc podsumowując ten test, Dying Light da się odpalić na słabszych komputerach niż zaleca Techland. Natomiast rozgrywka nie będzie do końca satysfakcjonująca, ponieważ albo musimy obniżyć jakość grafiki, rozdzielczość, albo grać z dużymi spadkami klatek na sekundę. Czyli po prostu animacja będzie nam szarpać. Natomiast jeszcze raz podkreślam, gra jest świetna. Naprawdę warto się w nią zaopatrzyć i troszeczkę poszaleć po mieście Haran, uciekając przed hordami zombie. Jest to na pewno gra, na którą było warto czekać. To na dzisiaj myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że mój test pomógł Wam w jakiś sposób w podjęciu decyzji, czy kupować grę, czy na przykład zupgrade'ować sprzęt. Jeśli film się podobał, oczywiście łapka w górę, zasubskrybujcie kanał. I widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!